Requiem eternum. Co? A, co? Zaraz. Czyli chcecie mi powiedzieć, że jakaś niewidzialna kompania powietrzno-desantowa uratowała partyzantów, zespawnowała mi jeszcze jeden oddział piechoty i tak naprawdę gówno za to dostałem? Bo to tak wygląda. Trzeba zamówić więcej tych kompanii, bo tu widzę, że to mi się też tak w sumie średnio podoba, że niby jest ich więcej, ale ja je mam bardziej w dupie. Jak grałem pierwszy raz, to bardzo się nimi przejmowałem, żeby nic tam się nie rozpadło i tak dalej, nie, żeby było fajnie. A tutaj widzę, że to nie ma sensu, po prostu się rzuca, zwłaszcza później pewnie będzie można nimi rzucać jak o ścianę, nie, bo będą po prostu z tego, skoro możemy sobie zamówić 50 innych, nie. I chyba co turę faktycznie teraz zasoby dostajemy, a nie co 3. Tak szczerze, nie wiem, co jeszcze możecie zrobić. Znowu wykrywańsko, czy tu nic nie nadchodzi? Nie. I wy? Też wykrywanie jest tu. Czy jest to misja, ty? Montella. I to misja fabularna, okej. Okay. Montella, coś mi się kojarzy, Montek. Jakie było kasyno. Dobra, potyczka, potyczka, misja, misja. Dalej. Co to jest? Samolot chyba zwiadowczy. Oj, to rozumiem, że on najpierw używa samolotu zwiadowczego. Nie no. To już jest totalne oszustwo. To już jest niewybaczalne. Aha, a ten go jeszcze Kurde, bo wiecie, na czym polega problem? Problem polega na tym, że jakby na przykład, jak mamy Total War'a albo ogólnie Grand Strategy, to jest to właśnie jakby zrozumiałe, że to musi być czytelne, żeby dało się w to logicznie myśleć i jakby grać. Natomiast tutaj wychodzi na to, że jestem debilem, bo wysłałem tą kompanię tutaj i jakby ona mnie zaatakowała pancerna i mi zadała więcej obrażeń, bo jest kontrą. Okej. Okay. Problem w tym, że to nie jest do końca tak, że jestem debilem, ponieważ jakby nie wiem, jaki ona za Boga ma zasięg. W każdej normalnej grze Grand Strategy wiedziałbym to, że ona może dotrzeć na przykład dotąd, tak samo jak ja wiem, ile moja może przejechać, tak samo wiem, ile wróg może przejechać. Natomiast teraz jest to jakieś takie losowanie, wróżenie z dupy, nie? Że tak to nazwę. Tu mamy to dział Pepans, więc nie wiem, czemu ono też mu nie zadało obrażeń, skoro wjechał w ogóle w moje ten, to tak jakby te systemy nie działają. I to mnie bardzo, bardzo smuci i martwi. Pytanie brzmi, dlaczego nie działają? No nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, czemu to nie działa. Ale zdecydowanie coś tu jest grubo nie tak. To już jest w ogóle kompletny cheat, że jakby ten shit może sobie jeździć w te i we w te i jakby nic sobie z tego nie robi. Jak my go zaatakujemy, to oczywiście jesteśmy na straconej pozycji, w ogóle teraz ma wsparcie z powietrza, nie wiadomo skąd, skoro nie ma żadnego samolotu obok. Tutaj jest coś grubo nie tak. Tutaj jest coś bardzo źle. Albo czemu tutaj pokazuje mi, patrzcie, jego właśnie obszar, że nie mogę tam podejść, bo muszę go wtedy zaatakować, a tutaj na przykład nie pokazuje. Czemu moich nie pokazuje obszarów? A teraz to wygląda tak, że jakby ta jednostka, nie wiem, może w ogóle się cały czas leczyć, mnie atakować i już teraz jestem tak naprawdę na straconej pozycji. I nie mogę nic lepiej zrobić, bo nie mam po prostu jednostek pancernych. Tyle. Nie, to jest jakiś fail. Tak bardzo gra mówiła, to mnie teraz wkurzyło, to jest duży minus. Tak, twórcy mówili o tym, żeby kontrować te jednostki, problem w tym, że ja nie mogę jej kontrować, bo dwie jedyne pancerne jednostki, jakie mogę zrobić, są zablokowane. No to z czym ja mam pracować do bólu nędzy? Nie czaję teraz tego, jakby o co chodzi. Czemu? Nie wiem. Nie rozumiem. Dziwne, głupie. Strzelamy. Zdejmujemy tą tarczę. I zróbmy tą misję jeszcze. Tak, to będzie właśnie mimo, że... O, to jest organizacja. Mogę wybrać. I tak miałbym tylko jeden. Ale mimo właśnie, że jest to jakby w teorii kompania wroga, która by mnie kontrowała, to i tak mogę na spokojnie właśnie tutaj rozegrać to i jakoś tam ugrać. Dobra, rozpoczynamy. Oni mają nalot szturmowy i zwiad lotniczy. Art, sranie w bale. Rozpierdzielimy ich. Aaaa.
Teraz to pamiętam już tą misję. Brass are looking to move supplies through this area, but the Krauts have other plans. They've fortified the crossroads and brought in heavy armor to stop us. That's why you're here. We need you to clear out their bunkers and artillery to open up the crossroads. They'll have heavy armor protecting the major roads, so you'll have to deal with that too. Pamiętam tą misję. Those tanks are going to be a problem, but you need to secure this area if we're all going to make it home before Christmas. All right, Corporal Conti, over to you. Dobrze, że czołgów nie masz, to prawda. Ale pamiętam jakby największy problem tej misji. Mianowicie był taki, chyba że coś zmienili. Ale chyba nie. Czemu ja w ogóle widzę całą mapę? O co tu chodzi? Nie, czy... Widzę, nie widzę? Niszczyciel ciężkich, czy ten czołgów nasz Horn, czyli jest nasz Rozlola. Jest ty, jesteś... Widzicie to? Jakby... To jest chyba mgła wojny, ale jakby tak dziwnie pokazana. Dobra, to co chciałem powiedzieć, że pamiętam tą misję i pamiętam też fail i bug z nią związany, mianowicie to, że po zniszczeniu chyba tych trzech gości będzie jakiś totalny, potężny kontratak. Milion sił, naprawdę milion niemieckich sił od razu atakuje chyba stąd na moją bazę. Po prostu, bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnego przygotowania, po prostu od razu mówią ci, ej, bo jadą na twoją bazę, nie? Man, let's take a detour and see if we can slow him down. No, od razu zamawiamy SSF, komandosów i tyle, no. Będziemy napierdzielać ile wejdzie. SSF nie mają żadnych ulepszeń, ale mają właśnie zmianę bazuki na LKM-y, więc to jest po prostu jakby... Idziemy i niszczymy, to jest wszystko, co mogę powiedzieć. I w 7 minut musimy zająć wioskę. Co to nam da? Tego nie wie nikt. Pewnie nawet twórcy, ale tak jest. Ale tak szczerze, naprawdę, tylko komandosi, przyjedzie czołg, bazuki, przyjedzie piechota, LKM, no nic, niestety ta kompania się na tym, do tego sprowadza moim zdaniem. Tak, to był snajper. Czy tak, wy podejdźcie gdzieś na bliżej. W sumie, co wy macie? Biały fosfor, właśnie. Białym fosforkiem też można byłoby od razu przytulić tego typa. No... I smażonko teraz. Snajper nie wyjdzie, nie? Snajper tam lubi. Lubię, kiedy this is fine. Wszystko spoko, fajnie i... Nara. Snajper. No i to... O! O, tego się nie spodziewałem. Faktycznie można zainwestować w tak zwany wykrywacz min. Ale chyba już nie trzeba. O, i to było, moi drodzy, wielkie zadanie poboczne w wielkiej grze, za którą płacicie 250 zł. Nie, czy tam płacimy nawet. A ty co nawalasz? Fum. No. I zajęliśmy, wielkie zadanie poboczne zostało skończone, więc jest taki, tak się o tym pomyśli, to jest taka bzdura, co tu się odwala. Bary, ale w sumie dla kogo, jak nie mamy strzelców. Jezu, w którą stronę? Jak oni idą? To jest po prostu... jest tak komiczne, co tu się dzieje. Tego nawet nie trzeba komentować. To jest po prostu ta gra sama siebie dobija. A co my tu mieliśmy jeszcze? Globalne oddziały zapełnione. No i tak to czekamy na komandosów. Moglibyśmy jeszcze ten pojazd zwiadowczy, ale na takie coś, jak to jest nasz Horn, wielki, potężny ten, z Lola Baron, no to nie, no to tak to bez sensu. Dobra, są oddziały twardzieli. Tak jest, to jest Stoßtruppen. Stoßtruppen. To są twardziele, nie? Czteroosobowy oddział Stoßtruppen. Mają tutaj MG-42 ręczny. Jezu, ci w ogóle, że przyjmują ogień, nie? Na klatę. Ostrzał z moździerza. Oznaczenie pojazdu będzie świetne. I dowalcie im. Jeśli uzupełniacie, co, zajmujemy paliwko, budujemy domek, komandosów przyzywamy. No, wróg w ogóle nie odbija tych punktów, nie? To jest jeden z tych rodzaj misji, gdzie naprawdę po prostu tester jakby nie miał nawet czego testować, bo on po prostu kliknął, zrobił jednostki, grał na easy, kliknął AI w ziemię i to tyle, i wygrał misję całą.
I niestety na tym to się też sprowadza tutaj. Jedyne co może mnie zaskoczyć właśnie to ten atak z dupy gdzieś stąd czy stąd, już nie pamiętam gdzie on przyjechał, ale tam naprawdę było dużo Niemców, to było, i miałem czołgi, było ciężko, więc teraz to już nie wiem co będzie. Nie masz przypadkiem jakiejś flary czy coś? Nie masz nic oczywiście, ale wiem, że to był bunkier bodajże, więc można go tam w sumie przycisnąć. Wszystkich oprócz pana Moździerza zapraszamy od dołu, z tego co pamiętam była tu jakaś chyba ochrona, osłona ludzików, ale o ty! O, tego nie było. I need to reposition. Nie. Ty, bo to jest w ogóle jakiś punkt. On był kiedyś? Nie pamiętam go kompletnie. Zajmijcie to sobie. Tak, znowu wy bez inżynierów. Co z tym ostrzałem? Tak, możesz tutaj dobrze nawalał. Tu już zero obstawy. I zostaje tylko... Ojejku, o matko, o Boże. O, dobrze, rozpatrz. Też jakoś szybciej mi się wydaje, idzie sprawnie, nie? Już też jakby fakt, że znam tę grę, nie? Znam je mniej więcej. Wiem, co jest dobre, co nie jest dobre i znam misję, dlatego wszystko jakoś szybciej się tutaj toczy. Ła! Sukin syny. Ulepszę sobie to. Idziecie mi naprawić ten transport Iridian? Uuu! Szwaby próbują nas oskrzydzić, no to co? Bazuki, rzut nożem. Nawet nie trzeba jakoś za bardzo się chować za tymi osłonami czy coś, bo... Oślepienie pojazdu albo szkolenie z osłon, oślepienie. No chyba to było wielkie... Wielka próba skrzydlenia, nie? Postawmy ten namiocik do leczenia. To są wielkie misje w koło, widzicie? Nikt nie odbija żadnych punktów. Po prostu robisz bloba, klikasz A i w ziemię. Więc niestety pod tym względem kampania jakby nie została ani trochę zmieniona, nie? Co? Zapewnia amunicję, wraki, paliwo, zwiększa szybkość budowy... Nie, no weźmy to. Można sobie jakiś tam odzysk prowadzić. Zaraz w sumie to sprawdzimy na ten złomie. Co, bierzemy wszystkich, w sumie nawet ciebie i zapierdzielamy do góry. Tego moździerza już nie chcemy. Wy nie dożyjecie starości. Niestety, wybraliście złą profesję. To działo. Błagam. Ale trochę tych moździerzy mają. To na pewno im przyznam. No czemu nie podjeżdżasz, Boże, te jednostki eksplodujące na cele. Każdy ma to doświadczenie rozdane? Chyba ta, dawaj, przywalcie im. Kapitan też już ma, wszystko jest. Niemieckie posiłki? Zwariowaliście? Ty już możesz to zebrać, wy do naprawy, poza wami. Jest też do tyłu, to nawet nie muszę tych, jakby, jak to się mówi, jednostek grupować, nie? Bo to jest tak proste. Ja po prostu klikam A i w ziemię i tu się wszystko rozwala. Nie wiem, czy to tak miało być, ja przypominam, że gramy na najwyższym. Najwyższy poziom trudności. I to wszystkiego, co tu w ogóle biega? Co to jest? Ty. Dwóch strzelców. Kurczę. Nie wolno zadawać pytań. Nie wolno. A oświetlenie to nimi po... Co? Czy to znaczy, że teraz na misję można maksymalnie dwa oddziały komandosów SSF? Czy o co biega? Bo o ile dobrze umiem liczyć, to 60 plus 8 to nie jest jeszcze 70. Ponad. Dobrze mówię? Czy nie umiem matematyki? Ty mógłbyś oślepić ten pojazd, jakby tu podjechał. SSF bierzesz bazuki. Nie. Nie.
Błagam, powiedzcie, że on się ruszy. Dobra, ruszył się. Okej. Oślepienie pojazdu. I... przyduszono, przydusiliśmy czołga. Pamiętajcie swój trening, spokojnie, nie, już przecież jest dobrze, nie? Sru. Ciekawe, czy będzie nas gonić. Halo, zapraszamy. Ten moździerz jeszcze go tam tyra po pupie. Dobra, zbuduj mi to. A tutaj co dało się jeszcze? A spoko, uzupełnienia, jeszcze zwiększa poziom zdrowia wszystkich. O, i skraca czas na więc zdolności wszystkich. To jest fajne, zwłaszcza zwiększenie zdrowia. Ale co z tym, Wstydzi się. Ej, stary. Co jest? Taki fajny miałeś być fluksem. No. Strzelamy, strzelamy. Bim, bim, bim. O, bum. I coś tam słyszę, że mnie moje flanki chyba atakują, nie? Dobra. Dawaj do tyłu. Co wy mieliście? Bo już nie pamiętam. Wytężony wzrok albo wzmocnienie. Mniejsze ten... spoko, weźmiemy. Ci z tymi LKM-ami. A wy nie mieliście bazuki? No, nigdy tego nie weźmie. Jeszcze to żyje, no. Ciuf, ciuf, ciuf. A tutaj KM, no. Wielka misja, nie? Jakaś próba tam, próba flankowania. Zdobyto punkt dowodzenia. Czemu wy znowu bazuki wyciągnęliście? Dawaj, co oni? A, bo oni mają gewery 43, nie? Tak. Mieli gewery, wy macie STG, a czołgi? Bulldozer. Ale nie mamy limitu populacji. O, tego się nie spodziewałem. No jeden zdrowie masz, tak? Zobaczmy, 29. 18-6-0. Dobrze. Idziemy teraz tu. Nie tak się żyje w tych misjach. No. I nasz Horn oczywiście jako super czołg przeciw... niszczyciel tak naprawdę czołgów. Pojazd średni, niezwykle skuteczny na dużej odległości przeciwko czołgom. Innym pojazdem musi być zwrócony bezpośrednio w kierunku. Jeszcze co tam? Aby mu sprowadzić ostrzał. No, czyli jak podejdziemy od boku jednostkami piechoty, to nie powinien nawet piernąć, że tak powiem. Strzelcy już idą. O. No jeszcze gdyby tylko istniało rozjeżdżanie w tej grze, nie? No to bym się bał trochę. Ale tak to raczej... Nawet na samym środku dosłownie otwartej drogi możemy walczyć. tego. O, to był ładny strzał. O. Au Wiedersehen. Dummkopf. No, jeszcze jeden strzał. No. Nie. Jak on jeździ, bo o jest. No. Uuu, wieża mu odleciała. No, więc to jest tak jakby cała trudność tej gry, nie? Stoimy sobie w miejscu, samochodzik nas uzupełnia, jakby nie ma żadnego problemu. Podchodzimy na bliżej, bliżej, bliżej. O właśnie, był ten KM. Co będzie lepiej zrobić? Zadymionko? Chyba zadymionko. Tak, ciebie wycofamy jednak. Ostatnie tego defensywne ich pierdoły. I co teraz? Bo z tego co pamiętam właśnie był śmieszny ten fail, że oni... O właśnie, szykują siły do kontrataku.
Z tego co pamiętam, to będzie totalnie najazd na moją bazę. Chroń sztab, tak jest, no. To jest właśnie to. Wycofać się, wycofać się! Boże, wszyscy poza tym... Nie, zwariuję. O. I dokładnie tak jak pamiętałem, czyli stąd nagle nadciąga fala. O, już, już idą, już idą. To jest tyle, nie? W ogóle jesteś tutaj na drugim końcu pieprzonej mapy i już cię zmuszają, żeby pojawić się nagle w tym miejscu, nie? W sztabie. To jest chore. To jest totalnie chore. Jeszcze jakieś sztukasy, bomby mnie zrzucają na łeb. Proszę jednak nie wchodzić w ten. Zanim on dojdzie, nie? Już idą, nie? Nie masz czasu nawet niczego przygotować. Po prostu Niemcy idą, snajperzy, laserownicze. O, tu już w ogóle dochodzą do sztabu. Nawet bunkra nie mam w domku, nie? Naprawdę, ten kto wymyślał tą misję, to jest... To jest killer. Nie zdążycie tego zrobić, nie? Ale na szczęście SSF się pojawiło. Wszystko w sekundę rozwalają. Azu, że też oni go muszą tak ścigać tutaj. O. Za tego Maria. Mistrzowie budownictwa. No tacy mistrzowie, że nie zbudowali. Dobra. Działo przeciwpancerne, zdążyło. Ty to napraw i musimy tych snajperów zdjąć, byłoby fajnie. Zdejmijcie bazuki. Bazuki, 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 już nie chcę bazuki. Czemu ty masz bazukę? Bardzo. Co tu się dzieje, nie? To jest... Gdzie jest snajperzy jeszcze, nie? Dawaj, może nawet takim rozpryskowym im tutaj. I ta muzyka, nie taka bohaterska. O, niszczyciel jeszcze jedzie, tak. O, snajperzy chyba zdjęci. Was tu załatwimy w taki sposób. Wy też bazuczki. To jest jedna z najgorzej zaprojektowanych misji ever. O, granat jeszcze się tam puścił? A, chcieli puścić, ale ich przyszpililiśmy chyba. Oślepienie. Oznaczenie pojazdu. O, masz tyle debuffów. I można wreszcie zmienić. O! Wy już się nie przemieścicie, musicie wytrzymać uderzenie. Tak, rozpocznijmy, bo to jest naprawdę jeszcze długa droga gównianych misji przed nami. Niestety, tak wyglądają, moi drodzy, misje fabularne często w Kochu, nie? Nic się tu nie zmieniło. Jak durne to było, tak durne to jest, nie? Nawet nie, że jest to słabe, tylko po prostu to jest popierdolone. Kto robi taką misję, że jesteśmy na górze mapy i nagle z dołu od razu idzie atak, nie? Nie rozumiem. Naprawdę, ten kto to projektował ma... Nierówno pod sufitem i znowu Murzyn z kolegą. Wracają, ciągle mnie prześladują. Czoło. Jest mi zimno, nie mam swetra, a jego czoło ma pół metra. Okej. Okay. Przynajmniej dużo wsparcia, a może wsparcia expa wpadło. Tutaj ta dezorganizacja nie pozwoliła nam na jakieś tam pierdoły. Ale zajmujemy szpital, czyli rozumiem, że super, że się uleczymy, będzie mocno super fajnie. Tak, ten w ogóle gdzieś tam w pizdu pojechał. Okej.
Okej, okay, tam pani partyzant się ucieszyła. I co to jest? Zdolność leczenia celu na obszarze tego szpitala. Pobliskie kompanie dysponują ulepszonym leczeniem celu. Czyli jak sobie to użyję... Tak, to wychilało was do fulla. I mamy jeszcze jeden punkcik, można samobieżne działo przeciwlotnicze sobie przyzywać. Komandosi SSF są tańsi, flary szturmowe, ulepszenia, jednostki... w sumie co? Wszystko było ok, tylko to mi już naprawdę... To... Nie wiem już jak sobie, po prostu co tu zrobić z tym głównym. Naprawdę chyba mam to w dupie, niech sobie pojedzie gdzieś tam, odjedzie czy coś takiego, czy jak, bo nie mam siły do tego shitu. Nie mam i tak żadnej kompanii, jak to zniszczyć. Nie mam w ogóle tych sił wydzielonych, czy coś takiego, żeby ulepszyć. Musiałbym kolejne ten budować działo przeciwpancerne. Nie. To jest jakieś gówno, naprawdę. To jest koszmar. Ale tu jest kolejny koszmar. Nocera. Chyba wjedziemy po prostu do środka i zobaczymy, co Niemcy w takim razie poczną. Bo tutaj w ogóle, że na początku tury naprawia i leczy skoszarowaną tę. No, spróbujmy, no. Mamy tu jeszcze wsparcie przeciwpancernego działka. Zobaczymy, co się tak naprawdę stanie tutaj w środku, jak to skoszarujemy. Żadnego czasu no, nie mamy, nic nas nie goni. I tak myślę właśnie, że chyba tutaj nie będziemy na razie do góry iść w tę stronę. No, działo przeciwpancerne 88 się rozleci. Ale można byłoby właśnie spróbować jakoś tutaj górą podróżować. Okej. I właśnie, dowiedzieć się, co my tu mamy. Czyli tak i tak i tu jest 88. Do dupy. Jeśli chodzi o samoloty. Kurde, ty nie jesteś taki drogi bombowiec. Dwie tury przybywa. Ale. Jak go ogarnę, to nie będę mógł sobie przyzwać właśnie kolejne jednostki, a muszę jakąś sobie przyzwać. Czyli komandosi SSF na górze, tutaj powietrzno-morska, czyli w tym miejscu chyba też komandosów SSF. To jest jednak, nie wiem, to, no, jak fajne pytanie było, okej, okay, może jeszcze muszę ją wyekspić i wtedy nauczę się ją grać, ale komandosi SSF po prostu są zbyt OP. To jest najlepsza jednostka piechoty, a znowu brytyjska pancerna jest najlepsza w pancernych, nie mówię. Przyzywasz Black Prince'a, rozwala wszystko. Czyli to na razie tyle w tych przygodach. Dziękuję wam za uwagę, żołnierze. Nie wiem, co zrobić kompletnie z tą artylerią. Powiem tak, jak był początkowy duży entuzjazm, to zaczyna mi już on tak powoli opadać zdecydowanie. Te systemy właśnie papier, kamień, nożyce są spoko, ale największym problemem jest dalej, ale to dalej brak czytelności. Mimo, że jest o wiele większy niż na premierę w tej kampanii, tak no nie da się ukryć, że to jest... No widzieliście zresztą sami, no, bombardowanie z dupy, nagle samolot mi zwiadowczy zestrzelili, nie wiadomo dlaczego, mówię, pewnie jakiś samolot przyleciał gdzieś tutaj ich myśliwiec, chociażby tutaj z tego miejsca, ale jakby no nie widziałem, nie wiem i jestem tylko zły, bo nie wiem co się dzieje, nie? Plus jeszcze takie coś, że oni mogą się leczyć na moim terenie, nie, to też jest słabe po prostu, nie wiem jeszcze co z nimi zrobię, ale kurde, takie... Jest lepiej, ale ciągle niektóre systemy są do dupy, plus jeszcze właśnie no jednak kampania, jakby misje fabularne kampanii, no widzieliście, na przykład ta misja tutaj w tym Montegia, Motella, czy jakimś innym głównie, z masakra, to było nudne, o tyle dobrze, że jakby znałem już tą misję, więc dało się mniej więcej jakoś szybciej zrobić i płynniej, lepiej, ale to jest naprawdę dobre misje w kampanii, mogę policzyć na palcach, pamiętam tam z Krokodilem była jakaś taka spoko i jakaś gdzieś tam była w tym klasztorze, w sumie też było fajnie, ale tak to cała reszta jest naprawdę. Dobra, dzięki za uwagę, cięcie i do następnego. Hej!